dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmie. Słuchajcie, wychodzimy. Jest ostatni dzień weekendu i pomyśleliśmy, w ogóle fajny weekend nam się trafił. Byliśmy na food truckach, byliśmy... Gdzie my wczoraj byliśmy? Też gdzieś wczoraj byliśmy. Także taki naprawdę fajny weekend. Gdzie my wczoraj byliśmy? A, wiem gdzie byliśmy. Byliśmy, słuchajcie, wieczorem w pubie i mieliśmy psa ze sobą. Poznaliśmy fajnych ludzi. Też mieli pieska, który miał 15 lat. I słuchajcie, zamówiliśmy Morrisowi steka. Morris dostał steka, takiego specjalnego, jakby mają takie menu dla psów i tam można było wziąć kurczaka, steka i jeszcze pytali, już kiedyś to robiliśmy, już kiedyś właśnie mu, chyba jakoś przed świętami w zeszłym roku to było, bo to w tym samym miejscu. Można sobie wybrać stopień wysmażenia, więc wiecie, wzięliśmy taki dobrze wysmażony. No i oczywiście on jest nieprzyprawiony. Morris to zaczął tak wcinać, ale tak szybko. Opowiadam o psim steku. Dobra, tak, w każdym razie było fajnie, właśnie Morris zjadł steka, był taki zadowolony, że dzisiaj rano nie chciał śniadania. Właśnie, trzy godziny chyba nawet. Tak, tak, no. Ale było fajnie, to siedzieliśmy. W końcu się troszkę pogoda poprawiła i słuchajcie, w związku z tym jedziemy teraz nad jezioro. Robimy sobie piknik, idziemy jeszcze kupić takiego grilla jednorazowego, mamy jakieś tam kiełbaski, mięsko, jakieś takie dodatki. Także ja nie przedłużam, zbieram się, jedziemy na taki piknik. Piknik mały, musimy jeszcze kupić tego grilla i chyba tyle w sumie. I muszę znaleźć kota, bo nie wiem gdzie jest kot, kot na pewno gdzieś śpi na dworze, także muszę ją zawołać do domu. Pies jedzie z nami, mamy namiot też dla niego, także tak, tak sobie po prostu. Mamy książkę, mamy laptopa, takie wszystkie rzeczy, okulary, SPF zaaplikowane, także jedziemy. Wczoraj też tutaj skosiliśmy trawkę, także jest taka piękna, jak na boisku, moje pomidorki. Codziennie z nich korzystam. To są te większe, tutaj są mniejsze, tylko chyba trzeba podlać. Także tak, codziennie. Bardzo dobre są, bardzo słodkie. A śliwki jakie były dobre. O ja, naprawdę, w końcu wam ich nie pokazałam, ale akurat jak byli rodzice, to zjedliśmy. One były takie smaczne, takie słodziutkie. I te pomidorki też są przepyszne, naprawdę. Bardzo fajne odmiany. Tutaj, jeżeli chodzi o to, to słuchajcie, zrobiłam porządek. Jest oczywiście papryczka, tutaj jest podpięta. Najlepiej sobie radzi bazylia, pięknie. Tu jest tam pietruszka, takie wiecie, to wszystko ok. Chyba straciłam miętę, bo ją po prostu ona była w tej doniczce. I z racji tego, że tutaj zrobiłam już porządek, ale posadziłam nowe rzeczy. Posadziłam sałaty, takie wiecie, po prostu, żeby były świeże. To za jakieś 2 tygodnie już będzie takie konkretne, także i to tylko chciałam przesunąć z tamtej strony tutaj, po prostu wiecie, i jak to wyrywałam, jak to podnosiłam, to nie pomyślałam, że to przecież wypuściło korzenie od spodu, musiałam korzenie uszkodzić. No zobaczymy, mięta to taki trochę chwast, więc to może odbić. No, także tak, tutaj będą świeżynki. Tak myślałam. Kto to tutaj leży? Kto to tutaj leży? Kocie. Kocie mój kochany, kto to tutaj leży? Kto to tutaj leży? Gdzie? Tak myślałam, ale niestety musisz wejść do domku, wiesz? To jest jej ulubione miejsce do spania. Takiego w ciągu dnia, naprawdę. O, tutaj na tym krześle. Tak, no. Tak, księżniczko. Ty zaraz zęby pokażesz. Kici. Tutaj lubisz tak sobie przebywać? Co to jest? To jest ten od parasola. No niech tutaj leży w sumie, bo wiatr go zdmuchnie. I zgubimy, aż on go nie zdmuchnie, tak? Nie przeszkadza ci? Czy mam to zabrać, na inne krzesło położę? Dobrze. Chodź! 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 Chodź na Dreamisza. Mogę ci dać na podłodze, jak nie ma Morrisa. Smacznego. Siema. Hej, ty mnie lepiej nie filmuj, trzeba mi zostawić w domu. Ja uwielbiam takie podróże przecież, pasjami. Maryś? Nie. Nie. Ale mamy widok. Znaleźliśmy sobie akurat takie zaciszne miejsce, gdzie ludzie za bardzo nie będą chodzić po głowie.
Fajnie, tutaj, tak, trochę za, tutaj trochę zarośnięte. Specjalnie? No, no oczywiście. Oczywiście. Także tu będziemy sobie grillować. O. Widzisz, jakie urocze miejsce ci znalazłam? Piękne. Ostatnio mam fazę na oliwki. I te są dobre. Dobry wybór, Zyrku. Marks & Spencer z czosnkiem. Takie na ostro. Bardzo dobre. I mamy jeszcze papryczki. I Moriska, który zieje, i mamy dla niego miskę. Lecę. Mamy dla niego miskę z wodą oczywiście. Także. Tak? Będziemy robić kiełbaski. Ale kiełbaski są w tej torbie, na której stoicie, także. A jeszcze już mamy grilla rozpalonego i jeszcze słychać szum wody, nie? Bo tutaj za nami jest kanał. I akurat gdzieś. Się przelewa. No gdzieś tam się przelewa. Las ketchup. A serehe, ha, na hamę tu na hamę, sebin, no mama, hamin, the boogie, the willy, the bee. Jakoś tak. Ona, to się nazywa chill out. Oj! Oj! Drugi boczek. Okej. Okay. Wiesz, że tu jest kocyk, na którym mógłbyś się ewentualnie położyć? Hmm? Nie. Już dawno nie robiliśmy takiego grilla w plenerze. Tak. Ojejku, a czemu to się tak zadymiło? Nie wiem. Nie wszędzie można robić takie grille, także trzeba zawsze sprawdzać. Ale w niektórych miejscach można. Ej! Kolego! Nie można lizać kiełbaski. Ja tak robię nożem, nacinam po prostu i Morris tak głową za każdym razem. Weź to nagraj. Weź to nagraj. Oj, o, smarkał. No teraz tak nie widać. O. Ja mu to nie w tą stronę. Nie, widać, jakoś, widać. Jakoś intensywniej to robił. To. Odkryłeś kawałek? To nie. Ktoś tu przycina komara. O! Bless you. Bless you. Komarek! Komarek! Zmęczyło go patrzenie na kiełbaskę. Dużo kaczek jest tam. Gdzie? Tam. Ja tam nie widzę żadnych. Tu jedna siedzi. To kwoka. Dobre, dobre, podoba mi się to. Ja bardzo lubię kiełbaski, które są przypieczone. To Marta. Ale tato, chyba nawet dla mnie za dużo. No to no. Okazuje się, że grill miał wyszło, tylko nie słyszałem. No, za duża, za ten, za gorąco jej było. Bo w środku nie jest taka, lubię jak ona jest taka, wiesz. No to nie słyszało być, no nie. Lubię jak kiełbaska jest taka wysuszona aż. Na tym grillu nie ma kontroli niestety, no. A tutaj, coś poszło nie tak. Kurde! Perfekcyjnie. Na pewno saszki po niej nie dostaniesz. Ketchup zasłonił wszystko. Jest dużo węgla. Dzień dobry moi drodzy, witajcie. Chyba, nie wiem właśnie, bo chciałabym nagrać wam te urywki, pokazać wam ubrania, które były w jednym z ostatnich filmów. I właśnie nie wiem, czy to będzie na początku filmu, czy zobaczymy. W każdym razie, słuchajcie, zaczynamy teraz od kilku super fajnych ubrań. I właśnie w tym filmie, jak wam pokazywałam paczkę z Polski, to na pewno nie umknęła waszej uwadze ta sukienka. Przepiękna, przepiękna, dosłownie długa sukienka, taka przed kostkę dla mnie przy moim wzroście, z polskiej firmy, od takiej fajnej dziewczyny, słuchajcie, Emily. Piękna karteczka, taka, ktoś się nie chce sfokusować, ale widzicie, o co chodzi, nie mogę teraz zasnąć, chyba że nosem. O, od razu dotknęłam nosem aparatu, jak
taki dziobak. Piękna karteczka taka z podziękowaniami za zakup. To jest polska firma, pokazała mi ją siostra jakiś czas temu. Oni mają takie sukienki podobne do Le Colette i nawet też na pewno jak mnie oglądacie regularnie, to kojarzycie, mam taką jedną długą, też taką bogato zdobioną różową sukienkę już któryś rok, którą po prostu uwielbiam. W zeszłym roku chodziłam w niej non-stop, w tym roku staram się troszkę mniej, w sensie częściej ją zmieniać, żeby sama siebie i Was tym nie zanudzić, ale oni mieli właśnie chyba nawet z tego samego albo ultra podobnego materiału taką krótszą wersję, też była piękna w zeszłym roku, już nie w tym, ale właśnie ona nawet jest niewyprasowana, ona jest taka piękna, że to jej nie przeszkadza. Wydaje mi się, że to jest sukienka z wiskozy i słuchajcie, no jak ją zobaczyłam na stronie, to po prostu się zakochałam i przepadłam, stwierdziłam, że tak, to jest właśnie kolejna sukienka podobna bardzo do tamtej, też taki piękny, kolorowy wzór, te kwiaty, no takie żywe, cudowne, naprawdę. Od razu humor i dzień staje się piękniejszy. I słuchajcie, to jest rozmiar S. Oni mieli, na pewno mieli mniejszy, XS, S, M. I jak ona weszła na stronę, tam powiedzmy, nie wiem, o 20, to o 22 po już dosłownie była wyprzedana. I ta XS-ka, tak? Więc stwierdziłam, dobra. Mam nadzieję, że... Też myślałam, że to będzie na jakiejś gumeczce, a tu się okazuje, że to jest w ogóle taki sznurek i ta sukienka jest taka ogromna. Także tak naprawdę taka XS-ka to będzie pasowała i na S-kę, i na M-kę, i na L-kę, i L-ka na XS-kę, bo to się po prostu ściągnie, tak? Ściśnie się tutaj. Naprawdę, ona jest taka. Taka. Naprawdę. Ale jeszcze tu jest związana z tyłu, także to wszystko, jak widzicie, no to jest S-ka i naprawdę... Wygląda super, fajny ma tutaj rozporeczek, bardzo dobrze się w niej czuję, naprawdę, uwielbiam taką długość, taki krój, te rękawki jakby a la kimono, takie luźniejsze, no piękna, naprawdę, także słuchajcie, tak, to jest nowa firma dla mnie, ale jak największy plus już na dzień dobry, także myślę, że Emily Atelier, także myślę, że będę wracała i oczywiście podlinkuję Wam i tą sukienkę, i te wszystkie inne rzeczy, które Wam zaraz pokażę. Dzień dobry, moi drodzy, witajcie kolejnego dnia. Wydaje mi się, że to będzie już trzecie moje wejście w tym filmie, ponieważ, słuchajcie, okazało się, że mam sklerozę i że nie nagrałam Wam ostatnio wszystkich ubrań. Po prostu wtedy się zapędziłam, poszliśmy na te zakupy, a jeżeli chodzi o jedzenie, jest kostko, te wszystkie pierożki, te gyoza, te koreańskie kawałki kurczaka, jakie to było dobre. Naprawdę, byliśmy wszyscy zachwyceni i ten sos z koreańskich kurczaków, to co Wam pokazywałam, że zrobiłam niby takie gotowce, skorzystałam z takich gotowców na imprezę i naprawdę... To było genialne, to było tak dobre. Potem jeszcze jedliśmy następnego dnia i chyba jeszcze tych pierożków mam pół opakowania. Także naprawdę powiem Wam, że super, polecam. No i te pączuszki, jakie te pączuszki były dobre. Także to, bo wiem, że Wam powiedziałam, że też dam Wam znać, jakie to było. No i właśnie chciałam dograć Wam jeszcze te ubrania. Słuchajcie, dwie bluzki, jeden taki top z Le Colette. To są już moje shorty, które mam od jakiegoś czasu z Holland Cooper. I tak się zastanawiam, gdybym miała taki nadwór, czy to pasuje do tego. Może bym założyła drugi, ale już Wam pokażę takie, wiecie, żeby tutaj było też, nie było tych guzików, o to mi chodzi, żeby już gwiazdą była tutaj ta róża. Tak, ale już Wam pokażę, tak, bo tutaj chodzi mi o pokazanie właśnie topu. Słuchajcie, jest to top chyba Rosso, z Le Colette oczywiście. Z tego co wiem, oni mają chyba też czarne, teraz weszły chyba różowe, takie, ale takie, wiecie, takie intensywne różowe. Powiem Wam, że bardzo mi się podoba, naprawdę, zamówiłam go. On był przez długi czas wyprzedany, teraz wrócił, ale on jakoś tak wrócił chyba ze zwrotów i ja go po prostu kupiłam. I przyszedł w tamtej paczce. Słuchajcie, fajny jest, naprawdę mi się podoba. Krótki top, widzicie, bo jego się już nie da, on nie jest jakiś tam włożony. Więc założyłabym do niego właśnie takie wysokie spodnie z wysokim stanem albo takie shorty z wysokim stanem. I tutaj ta róża, fajne, naprawdę. Te topy z Le Colette mają nieziemską jakość, naprawdę. Chociaż tutaj widzę, że widać, przebijają troszkę te poduszki, bo jak widzicie, to jest taki, o, jakby... poprawiający proporcje, dodający w ramionach, ale mi się to bardzo podoba i szczerze jakoś nie za bardzo mi to przeszkadza, ale tak widać te poduszki, one troszkę prześwitują.
Ten top jest taki grubej, z takiego grubego materiału, pewnie bawełna. Naprawdę bardzo przyjemny, bardzo mi się podoba. Także taki top, do tego mam jeszcze meliski, ale te meliski to już mają tyle lat, że... No, i jeszcze jedną rzecz mam z Le Colette, już wam pokazuję. I jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, dzisiaj była taka szara pogoda, a teraz wyszło słońce i po prostu musiałam tutaj aż pozasłaniać zasłony. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz z Le Colette, to jest wiskozowy, jakaś tam mieszanka, ale głównie wiskoza. Taki jakby sweterek, coś już troszeczkę cieplejszego z dłuższym rękawkiem. Aczkolwiek w takim wydaniu właśnie do shortów, gdzieś tam, nie wiem, wieczorem w tej Grecji. Będzie, myślę, super. To jest top, jak on się nazywał? Nie pamiętam nazwy. Wydaje mi się, że nazywa się, tamten był Rosso, to ten Noa? Jakoś chyba tak. Ale Noa, bo tam jest jeszcze chyba wersja krótka taka, to ten jest normalny. Ale on też nie jest za długi. Słuchajcie, to jest prześmieszny materiał, naprawdę. Nie będzie tego widać, ale o, teraz, widzicie? Jakby we wzór normalnie. Taki sweterkowy, cienki, taka sweterkowa bluzka. Bardzo mi się podoba i z chęcią przytuliłabym taki, tylko gdyby miał na przykład taki tutaj większy dekolt. I nawet, żeby opadał na jedno ramię, to wtedy byłby idealny. Ale tak, po prostu ja lubię takie, jakby te szersze, takie luźniejsze fasony, ale ten też jest super. Luźny, fajny, naprawdę dobry, taki jakościowo. Już byłam w nim, słuchajcie, chyba dwa razy, czy chyba dwa. I no nie wiem, nie zaciąga się jakoś, nie ma takich chyba predyspozycji, ale jak będzie na dłuższą metę, to zobaczymy. On ma taki rękawek, taki luźniejszy. Właśnie tak patrzę, czy to jest jakby dzwoneczek, czy on jest taki po całości. On jest chyba taki po całości właśnie, szerszy. Nie da się go podwinąć, bo ten materiał jest taki jakby troszeczkę śliski. Aż ciężko mi to wytłumaczyć, ale no taka wiskoza po prostu. Także tak wygląda i naprawdę bardzo mi się podoba. I z tego co wiem, to jeszcze mają czarne. No i jeszcze w takiej krótkiej wersji jako crop top też tam były chyba jakieś dwa kolory, ale tak to super, naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba, dobrze się w tym czuję. Także moi drodzy, chciałam wam to, a jeszcze tam w tej parce był strój kąpielowy, ale to już zachowam dla siebie. Także to wszystko, co wam chciałam, co wam wtedy powinnam dograć, ale nadrabiam, żeby nie było dziury. Mam dla was jeszcze takie urywki, byłam w... Czekajcie, w Primarku, słuchajcie, i właśnie chciałam zobaczyć, czy mają już jakieś takie jesienne ozdoby, no i mieli oczywiście coś tam, chyba też takiego halloweenowego było, nagrałam wam troszkę takich właśnie krótkich filmików, to wam wrzucę na koniec tego filmu, a ja się z wami żegnam, bo słuchajcie, chciałabym się zabrać za nagrywanie jakby Clean With Me. Tak myślę, że będzie coś takiego w formie małego sprzątania, takiego może troszkę przyspieszonego. No, także tak. Tego się możecie spodziewać w następnym filmie. Ja już się z wami żegnam i dziękuję wam za oglądanie. Dziękuję, że byliście. Pa, pa! Są już te jesienne kolory. Wszędzie takie rudości, brązy, pomarańcze. Wow. To jest pumpkin caramel latte. Ależ to pachnie. 50. Różne takie. O, ta ładna. Taki bazon kosztuje 12 funtów. Ale jest naprawdę piękny. I ten kojarzy mi się z takimi czasami parelu. Ale bardzo tak pozytywnie. Bardzo ładne. I tu jest jeszcze jeden. Też ma śmieszny kształt. Ten kosztuje 8. Jakieś podstawki albo popielniczka za dwójeczkę, podstawka pewnie na świeczkę. Świeczek jak zwykle do wyboru, do koloru. Te są bardzo ładne, mają bardzo ładny kolor. To było takie popularne jakiś czas temu. I zobaczcie, teraz jest dyfuzor, patyczki zapachowe. Ciekawe jak to pachnie. Śmiesznie wygląda. Bardzo oryginalne, nie powiem. Myślałam właśnie o ozdobach, o takich, kosztuje z porcelanowe 3,50, o takich grzybkach. Widziałam gdzieś w innym sklepie, ktoś pokazywał. Tutaj bardzo ładne wazoniki. Ojejku, muszę się przesunąć. Taka poduszeczka w formie zabawki. Dynia ozdobna za 4,50. Tutaj
różne też dodatki. O, to jakie fajne. Jeszcze więcej grzybków. Dynie zielone, bordowe, rude. Grzybki, świeczki. To jest piękne. Jego ozdoba, nie wiem, na drzwi, gdzieś na ścianę. 7 funtów. Piękne, naprawdę. Nie wydaje się takie tandetne. To jest inne? A nie, to jest od tyłu. Bardzo ładny taki wianuszek. Różne dynie, te też ładne, złoto-białe. Ale dużo jest ozdób i tych kolorów takich typowo jesiennych. Taka poduszka. 7. Bardzo ładne. Ten taki płaski. O, tutaj. Na Halloween już zobaczcie. Od tego się niby wszystko zaczęło. 3 lata temu. A to fajne. Jak ktoś ma kominek, to takie coś mogłoby ładnie wyglądać. Albo pod telewizorem. No. To kosztuje 12 funtów. Bardzo ładne. Te dynie są bardzo ładne. Wow, tutaj jak ładnie. To są takie, zobaczcie, naczynie. Za 6 funtów. A to pewnie świeczka. Tak. Piękne. Ojejku. Cudowne.